Teraz o piłce nożnej. Trzecioligowcy Skociewia w miniony weekend nie wzbogacili swojego dorobku punktowego. Wieżyca przegrała 1-2 na boisku wicelidera Świtu Skolwin. Klub piłkarski Starogard Gdański uległ 0-1 w Kołobrzegu tamtejszej Kotwicy. Piątoligowy Orzeł Słupkowy u siebie pokonał 6-2 Sławka Borzechowo. Wisła Tczew odniosła piąte zwycięstwo w czwartej grupie A-klasy. Wygrała 3-0 w Gościszewie z Ruchem. Wiślacy są samodzielnym liderem ligowych rozgrywek, a w środę grać będą na wyjeździe z GTS Rusocin o awans do kolejnej rundy Pucharu Polski. Remisem 2-2 zakończył się mecz piłkarek nożnych Pogoni Tczew z Lechią II Gdańsk. Mecz na stadionie przy ulicy Trauguta w Gdańsku Wrzeszczu był wyrównany i emocjonujący. Pogoń już w pierwszej połowie prowadziła 2-0 po golach Weroniki Dziadzio i Martyny Tryki. Gospodynie jednak zdołały wyrównać. Mimo remisu tczewianki utrzymały się na pierwszym miejscu w tabeli pomorskiej trzeciej ligi kobiet.